jak łatwo manipulować ludźmi, żerując na ich niewiedzy. Aż się prosi, by wykorzystać ten film jako ilustrację pisowskiego hasła wyborczego, że Polska w ruinie. Dla jasności, to teren deweloperski, a film był nakręcony w trakcie uprzątania gruzowiska po starej fabryce Heberlego, a przed budową nowego osiedla. Budynek, jaki jest, każdy widzi. Wprawdzie pierwsze 50 lat swego życia miał się świetnie, to jednak w ciągu następnych 70 szczęście się od niego odwróciło. Ale od początku. Eklektyczna willa została wybudowana w 1897 roku przez Jana Johanna Heberlego pośrodku fabryki wyrobów szmerglowych i tarcz szlifierskich, którą ten niemiecki przemysłowiec i konstruktor pobudował rok wcześniej we wsi Wólka Grodziska. W rękach rodziny znajdował się również parowy młyn, dostępny dla ludności od 1899 roku, oraz duża piekarnia i murowane piętrowe domy czynszowe w Żyrardowie. Głowa rodziny, Johan, był osobą znaną i cenioną w okolicy. Jako aktywny działacz parafii ewangelicko-augsburskiej, Heberle słynął z akcji społecznych i filantropijnych na rzecz wspólnoty luteran, których nabożeństwa odbywały się w halach fabrycznych, a także rodzin robotniczych korzystających z rozmaitych form wsparcia. Pomagał także żonom zesłańców syberyjskich, a nawet straży pożarnej, pożyczając jej w razie nagłych wypadków sikawkę parową. Johan Heberle zmarł w 1922 roku, a majątek rodziny wraz z willą przeszedł w ręce jego syna, Franciszka, Franca, który zarządzał nim do 1939 roku. W czasie II wojny światowej fabryka otaczająca willę pozostawała pod nadzorem władz okupacyjnych, co nie przeszkadzało pracownikom fabryki należącym do Armii Krajowej uruchomić na jej terenie produkcji bomb termicznych z opóźnionym zapłonem. Po wojnie firmę upaństwowiono, a fabrykę nazwano nie wiedzieć czemu Słoń. W latach 80. biura fabryki przeniosły się z willi w inne miejsce. Od tamtej pory budynek stoi pusty. Ani powojenne władze PRL, ani ekipy rządzące Polską po transformacji ustrojowej nie dbały o budynek, w wyniku czego popadł w ruinę i w tym konkretnym przypadku przedwyborcze hasło PiS-u niestety jest prawdziwe i Polska w tym miejscu i czasie nie jest piękna.